Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO, witamy Was razem z Frodą. Cześć, witajcie. W kolejnym odcineczku naszego customu Poseidon Sanctum Reboot. Co, idziemy do Minesów? No. Myślę, że tak. No dobra. W Minesach jest kolega kolegi. Trochę tutaj. Może być ciekawie. Wcale bym się... O, powiem Ci, że... Źle to wygląda, bo mi się wydaje. Nie. Jezus. Myślałem, że tu... Jakaś arena! Jesteś tam? Jestem. Właśnie ich ubijam. Ubijanina. Pamiętasz? Tak. Pojadkrika. Moja Pocahontas, cudowna. Moje Pojadkriki mi się zawsze z tym będą kojarzyć. Przycisk jakiś jest, tak? W której stronie poszłaś? Do zielonego. A, no tak. Przejdźmy na lewo, tylko na prawo. Co ja poradzę, no co? Ty zawsze na lewo, ja wiem o tym. Nie wiesz, bardziej na lewiznę ciągnę. Mam takie poglądy. Na lewo też poszłam teraz, ale nie ma tu nic, widzę. No jak nie, kuckane tam coś widziałem. Co? Kuckane na skrzyni. Aha, no jest, dobra. Niech ci będzie. No. Ja właśnie dzisiaj taka jestem. No nie możesz na mnie liczyć za bardzo, muszę ci powiedzieć. Nie? To nie, to niedobrze. A co to taka dziura? A to jest jakiś skrót, wiesz? Nie? To wygląda na jakiś skrót, że coś wpadniemy chyba. Aha, i. A, no. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Ja. No za wysoko. Za wysokie progi. Tak jest. Gardło mnie boli. Gardło teraz, znaczy teraz, cały czas chyba, dupa, nie? Dupa to mnie cały czas boli, ale gardło no, dupa, też. No dupa, gardło, co tam jeszcze, brzuch pewnie. No, psiuta. O! Wszystko. Napierdziel. Tak, co tu będzie? Sorry, że tak zmienię temat. Nie, ale tu wagonik jest nasz ulubiony. No. A tego to tak nie przepadam, wiesz, za tym wagonikiem. Jakoś tak, już miałem stresa. Tu jest dzwonek, chciałem powiedzieć, przycisk. Aha, który otwiera nam w ogóle kolejkę. Aha, czyli rozumiem. Znaczy miło, że ten akcent jest. Ja znaczy mówię, ja lubię nie. Bardzo, znaczy nie lubię bardzo. Lubię bardzo ten custom, podoba mi się, że on właśnie jakby wszystko tutaj wszystko ma. Wszystko tu jest. To co, wchodzimy? No chyba tak, no co, będziemy tak stać. A nie powinniśmy byli najpierw tam sobie jeszcze tak może zajrzeć? Czekaj, jak to było? Kuckane to było to. Jezus. No, ja już się wykleiłam, bo ja za bardzo nie pamiętam, jak się... Wiesz co, jeszcze było... poszłabym najpierw w ogóle piechtą na razie. Tak, na piechtą? No, bym sprawdziła. No to dobrze. No to jest takie tak, na razie... Jeśli masz takie zamarzenie, to ja się też tutaj zgodzę. Ale to jak tu już zejdziemy, to my już tu nie wejdziemy. Wiesz co, nie wiem, czy to może ten skrót właśnie, wiesz, czy to sobie jest nie doprowadzi. No dobra, no to idę najpierw na piechtę. Nie, ja wiem, czy nie. Może damy radę. Tylko wiesz co, tutaj można? Można. No ta piechta by była lepiej, bo coś tutaj może być, no ewidentnie. No i do piechtą. A fajnie by było też zapoznać się w ogóle z całym tutaj terenem. Rekonesans taki zrobić fajny. Aha, dalej tak chyba nie przejdziemy, ale... No, nie przejdziemy dalej, bo tam trzeba ten... Ale tutaj po boczkach coś? Po boczkach, niżej? Właśnie tak ci powiem, że kurde... Co? Rozglądam się i no... Dupy. No nie dadzą nam nic. To co, nie ma nic chyba, nie? No, chyba a tu? Nie. Wiecie, a tu? Nie, też... Takie wejście jeszcze na górę. Nie pamiętam, jak się hamowało. Dobra. Właśnie, którym się hamuje? Shiftem? No właśnie, nie pamiętam. Tym się kuca jednym, nie? A tym? Tym tak. Jezu, którym się ten? No nie mogę. Którym ja wykolejam się cały czas. Nie ja wiem, też. Którym się hamuje. Którym się hamowało? No przecież to jest jakiś obłęd. Żebyśmy o takich rzeczach nie wiedzieli. A, lewym altem. Pamiętam to, że to było popieprzone. Dobra. Jezu, widzieliście to? No ale spadłam.
Ja też. To na ile to ma być znaczy na ile to ma być. No. Na ile to mamy zastopować? W którym momencie, że tak powiem? Miło, miło, ale. Nie wiem, ja ginę. Ja też. Nie ale umiem tego. Nie, nie ładnie, wiem. Ładnie jestem przecież rozpędzony, nie rozumiem. Powiem ci, że się denerwuję. W którym momencie mamy robić stop? No dobra, przeskoczyłam to, ale głupia. No ja nie. Ja nie wiem, nie wiem. W którym momencie zaczęłaś hamować? O mój Boże. Co? Gdzieś tam zjeżdżając na samym początku. Na samym początku? Mm-hmm. Wiesz co, głupie jest dalej też. Nie wiem jak mam to dalej zrobić. Tu się wyrąbawszy. Dobra, to, udało się. No, no, no. Przejechałam całe, ale to głupie było. Co, źle zapisałem, tak? Nie w tym momencie, co trzeba. Ja się tu wróciła. Zobaczyć, co tu jest. Które to było kucnięcie w końcu, to? Tak jak normalnie chyba. Aha. Ale zapisałem, nie w tym miejscu, co trzeba, ale ja. No ja się tu będę męczyć, bo już widzę, że a czy ja już to zrobiłam, ale tam dalej jest taka ciężkie sprawy z lasu są. Gorzej, że muszę jeszcze raz to wszystko powtarzać. Kurde, ja to zrobiłam. Mordę. Nie wiem, czy to jest drabinka. Nie to miałeś nacisnąć. Kurde. Już mi się klawisze pieprzą, bo ja nie lubię jak tak jest, że co dzieje. Jeden tu, jedno tu. No, ale wstań! Ale głupie. Tego nie zrobię, nie wiem, czy to jest drabinka, słuchajcie. Ja w ogóle po tym wagoniku to ja po prostu stoję w miejscu, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić, jak więc ja czekam na ciebie tak naprawdę. Nie. Jest dobra. Ja pierdziele, jakie głupie. Na ile mam później to zahamować, jak tutaj jest dosłownie to takie... Dosłownie na pyrtkę tylko. W sensie, wiesz co ja zrobiłam, bo ja już nie wiedziałam, jak mam to zrobić. Bo no mówisz tym później, tak? Tak, jak to zrobić? Wiesz co, ja po prostu ten ostatni zjeżdżając w ogóle nie zwracałam na niego uwagi, na ten taki, żeby się kucać. Na ten ostatni taki zjeżdżając i w trakcie początku zjeżdżania minimalnie przehamowałam. A, od razu. Mhm. Po prostu nie zwracałam uwagi na ten ostatni bolec. Rozumiem. No. No ale cały czas mi się wykoleja. Ja pierdziele, jak irytujące. Mam nadzieję, że tak składem nie będzie. Nie no, kład to przecież był wypas. No weź, no ale to naprawdę jest to ciężkie. On nie chce w ogóle przez to przeskoczyć. Już jest prawie, już prawie, nie? Mhm. O, masz jechać naprawdę szybko. No dawaj, dawaj. Jest. Zapisz, zapisz. Aha, i tu jest normalnie wysiadka, tak? No, zapisz sobie to. O Jezus. No, takie to było trochę niewymierzone. No spoko, ale nie będę tutaj narzekać. Co tu mówisz ciekawego? No, trzeba zacząć się wspinać, uważaj, bo tam jest spad w dół. Trzeba zacząć się wspinać po takiej drabince. No i tak jak droga na razie prowadzi. Po drabince, tak? Mhm. A tutaj jakieś takie są dziwne, jakieś skosy, nie skosy, coś tam było, nie? Mhm. Gdzie masz? A, te po tych drabinkach, tak? Takich klockach. Mhm. Ja pierdzielę, to będzie parkour na parkurze, słuchaj. Aha, okej. Okay. No mines, musimy się gdzieś dostać, tak? No dobra. A słuchaj, a tu można po tym, czy nie?
Aha, ale to, przepraszam, niby tu do tyłu mam odskoczyć na tej drabinie, czy co? Czemu do tyłu? Nie, nie, czekaj, coś głupiego. Na tą drapinę masz wskoczyć od bardziej oddaloną. Ach, nie? Wiem właśnie, ja wlazłem na tą. Trzy sekrety, zero sekretów mamy. Fajnie. Pewnie ze dwa ominęliśmy, co, czy nie? Zapewne. Że jak tu zjadę, to się tam złapię. Wiem, co to jest. Smanki? Tak. Jak tam? No jestem tutaj gdzieś w tej kopalni, błądzę, nie wiem. To się przesuwa? Tak. Tylko pytanie po co? Może za tym coś jest? Co ja tam na górze nad manki? Coś było? Chyba nie. Chyba? Chyba. Bo tak jakieś takie dziwne przejście tam było. Widziałem. Po świat. W ogóle ten klocek można przesunąć, tak? I co to tam było za nim? Coś jest? A, bo to klocek klockowi nierówny. Jest tam coś? W sensie, musimy klocek na klocek, tak? A to da się coś przesuwać? To ja nic takiego nie miałam. O matko, aha. No właśnie. Bo gdzie ty poszłaś? Bo tutaj można te jeszcze zanim wlazłem do tej kopalni, to tutaj jest skrzynie. Jedną i drugą można przesunąć. A, widzisz, tak jakby można było jedną na drugą dać. A Tom, ale tamtą próbowałam przesuwać, tamtej się nie dało. No właśnie da się. Aha, da się. Ej, no przecież widzieliście, że podchodziłam do tego. No ale dobra, nie będę tego komentować. Wydaje mi się, że to po prostu tak jakby do tego, bo tam klucza tam chyba jest... potrzebujemy. Ja sobie to dosunę jeszcze do tej krawędzi, tą jedną, na razie tą dolną. Żeby tam na drugą... O tak, no. W ten sposób. Dobra. A tam dalej, co tam było? Jakąś wodę widziałem, tam jakieś korytarze? No, no to tam do wody wskoczyć trzeba. Ogarnąć sytuację. A jest tam coś? Masz tam jakiś ten klucz? Coś ten? Nie. Trzeba wyłączyć takie ognie. Słyszę je. Dobra, na razie przygotuję też, sobie tutaj. No na razie robię te skrzynie też teraz. Coś czuję, że tam chyba nie ma sensu iść na te skrzynie teraz. Bo tam widzę w oddali po prostu na klucz, nie? Jakieś przejście. Więc może najpierw tutaj, gdzie ty mówisz, że ta wodzia i te ognie, nie? Tak? Okej, no. Mówisz, coś mi tu bucha. Tu są jakieś ognie, pokaż. Aha, to trzeba wyłączyć. Dobra. Myślisz? To jakaś kratka zamknięta. Nie ma nic. Tu wodzia, mówisz. A wodzia jest taka bezpieczna? Czyli nie idziemy tam, nie sprawdzamy? No ja myślę, że nie. Nie wiem, jakoś tak. Dobrze, że dają flary. A my żadnego klucza nie mamy? Nie. To ja idę do tych ogni w takim razie. Znaczy ja biorę, ja wodę. Tak? No tak, tak, ty wodę, bo musisz... A, w tym, dobra. Tam, gdzie ognie jest klucz. Tam, gdzie jak zalejesz wodą te ognie, no to mam klucz. A, no widzisz. Mnie tu nie było. Rozumiesz. Niby flara odpalona, ciemna jak dupie. Jakbym wiedział, jak to... Dobra, to tu się kratki pootwiera. A co to jest? Tutaj rożek? Tylko to jest tak, tu przejście, a tu mówisz, że się zalało wodą, tak?
aż. Mamy tutaj nie. Nie, nic mi się tu nie zalało. Kiedy ma mi się zalać wodą? Jak przejdę przez tą kratkę otwartą? Przejdź przez kratkę otwartą, jeszcze dalej idź. Aha, to jeszcze my. Nie ma stoczyć na to bez sensu, to jest, nie rozumiem. Nie mam to zrobić, jakieś beznadziejne jest. To jest w ogóle jeszcze jakiś ten. No to jest ewidentnie magii, nie umiem się go chycić. Głupia. Czyli tak to działa, fajne. No i co? No nie umiem. Męczy mnie to coś. Nie umiem się manki złapać, wiesz? Jakieś beznadziejne totalnie. Dobra, teraz się złapałam. Co to jest tu w wodzie? A, klucz. No, no, tam no, były palniki, nie? I one się zalały wodą. Tak, tak, ale ty mówiłaś jeszcze coś, że coś jakieś manki. No to tam idę już na te skrzynie, nie? A, dobra, to są manki, okej. Okay. Nie, bo to jeszcze apteczkę chcę wziąć. Jeszcze coś jest do zabrania? Nie, nie. No to dobra. Nie ma tu jakiejś dźwigni niewidzialnej. To są manki. Jeszcze to jest po prostu po krawędzi po boku. Manki. Mogli też dać po boku, wiesz o co chodzi. Boże, powiedzieć coś. Nie. Znowu jest wagonik. Co jest? Wagonik. Wagonik? No to wiesz, no jak mine to mine, no nie? Mine to mine, no dobrze, dobrze. Też mam problem ze skokiem, złapaniem się. Mańkiego. Jak ty to zrobiłaś? W którym momencie, że tak powiem, się wybiłaś? Poradzisz? Nie poradzę ci nic, niestety. No i znowu takie głupie przeskakanie. Nie, no ja nie ogarniam tego. Przysięgam. Nie rozumiem tego wagonika. A ja nie ogarniam złapania się mojego. Serio? No, ja to robiłam 20, no może nie 20, ale z 10 razy to robiłam. Ale w którym momencie on no ma się... No właśnie ja ci nie powiem, bo nie wiem. Jest jakiś w tylko połowie? Jeden. No. Jest jakiś jeden moment, w którym. I teraz wiecie, szukajcie go teraz tego momentu. To już jest za daleko. No ja słuchaj, niestety ginę. Ginę. A ja nie mogę się złapać mankiego. Ja pierdzie, to jest jakaś paranoja w ogóle z tym manki. Nie, nie wiem, słuchajcie, co to zrobić. Chyba, że spróbuję tym drugim, tym CTRL-em i altem. No, ty kuźwa, ten drugi, wiesz, alt i CTRL. Mhm. Nie wiem, czemu to tak jest, ale no bywa tak. A jak tam wagoniki? Bo ja nie, dopiero... nie pytaj. Ja nie pytaj. Tutaj, nie pytaj, Grzesiek, mówię ci, nie pytaj. Mański. Mogę iść do domu, w którym jestem. Ale mnie to działa, jestem się poważny. Wy to widzicie już tą śmierć 20 razy. Przysięgam. To ja miałem z tym. Jeszcze coś tam. Ale w czym masz, głupi ciulasie, problem, bo ci zaraz lutnę. Ja jeszcze nie wiem, o czym mówisz, ale coś czuję, że to ja będę mieć frustrację też level hard. Na razie idę przez te młoty takie.
śniegowe. No i czego on to... No po... Zlodowałam to. Z tego wszystkiego. Tak. Dobra, to teraz ja jadę. Jadę za tobą. Gdzie jesteś? No i teraz znowu tego nie przeskoczę. No jestem na początku, Grzesiek. No co mam ci powiedzieć? Na samym początku. Dzielisz, już jesteś, kończysz custom. Nie. Jestem na samym początku. Robię ten przeskok już setny raz. No ja też zginąłem. Ja muszę najpierw, wiesz, poznać teren. No, poznać nie wiem, trasę. Ciężko jest poznać teren, nie ruszając się z miejsca. Boże. Może czekajcie, będę zapisywać na tym, bo to też jest takie jakieś ułomne. Ale dostałem w łeb. Aha, on zginął. Ja tego nie rozumiem tam dalej, ja bo jest w ogóle. Jest w ogóle ten. No ale mógłbyś się rozpędzić, koleś. Co tam jeszcze nie, czego jeszcze nie rozumiesz? Tylko powiedz, opowiadaj. No na przykład jest ogień, nie? Więc nie rozumiem, jak mam to zrobić. A ogień jest. No ogień jest, no. To nie, to czekaj, to ja jeszcze ognia, to ja nie. Ja nie jestem na tym etapie. Nie, o, nie umiem tego zrobić. Sorki. Tylko to trzeba coś trzeba nacisnąć, czy jaki czort? A czemu? Aż tak szybko było, że nie mogłeś tu skoczyć? Nie rozumiem. Co takiego tu było źle, że ty nie mogłeś? Nie rozumiem tego. Czy wy to widzieliście? Przecież to było bardzo fajne. Jaki masz problem? Ty, ale o co chodzi? Jak nie jest wiem, takie... jestem teraz przy takiej lawie. Jest, dojechałam do końca. Nie mój rozumiem, Boże. Tutaj, jeżeli chodzi o ten ogień, co ty mówisz. No on trzeba po prostu hamować, cały czas trzeba hamować dotąd. Ale aż... Nie widzę tego ognia, tylko przed ogniem jest jeszcze taki zjazd i on mi tu ginie za każdym razem. No bo jest tam ten. Jest tam do schylenia się takie coś, nie? Nie ma właśnie tu nic. Jest. No nie ma. Chyba, że mówimy o czymś innym po prostu. Tak, mówimy o czymś innym. A on za każdym razem mi tu ginie. Nie rozumiem. Słuchajcie, no przecież to jest jakiś... Ty, jak to jest jakiś bug, to ja już nie będę tego powtarzać. To ja nie mam zamiaru tego robić. Raczej nie bug. Ale... Czy masz problem? O, teraz. No ja tu podziwiam twojego Alta zaraz, jak będzie. Czy on to w ogóle przeżyje? Ja to dobrze zrobiłem. Pozdrawiam. Pozdrawiam nasze alty. Nie wiem, nie umiem. Boże, wysiadłem. Wysiadaj stąd, kurde. Dobra, mam te lawy. Nasze wiem, alty. Zrobić. Czemu? No, zobacz. Mój Boże. Aż tak. Gdzie by się tutaj wybić? Do jakiej krawędzi by się tu wybić? Ty mi lepiej powiedz. Tam by trzeba było jakoś, tak? Gdzie tu się wybić? Z tej pochylni od razu, której jesteś, to co byś zrobiła? Na lewo, na łapkowane. Aha, na tak, dobra. Na pochybel. Sorki, bo w ogóle ja przypuszczam, że widzom to się ogląda po prostu tragicznie. Ja was bardzo za to przepraszam, ale nie da się po prostu inaczej. Nie da się po prostu inaczej. Cały czas jest zgon. Czy co chodzi? No to też tutaj nie ma co. Sama wiesz, jak to wygląda tutaj. Nie, no ja nie doskoczę, przykro mi. Ja bym chciał bardzo do tyłu. Aha, bo to trzeba najpierw tym położyć. Widzicie? Boże, zapisz to. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Zrobimy tak. Kurde.
Ja tutaj nie dam rady z tymi klawiszami. Ja naciskam je wszystkie. Mówiłam. Ja pierdzielę, zaraz mnie coś tu potarga. Nie! A tu? A tu gdzie? A tu. Aha. Ja tego nie zrobię, tylko to jest zbyt skomplikowane dla mnie. No to on chyba spadnie teraz, co? Co myślicie? Tak, oczywiście. Zapisałem mnie na tym, co trzeba. Jak to zrobić, żeby właśnie... Po drugiej stronie, jak przeskoczysz, jak już będziesz na safe spocie, to będzie, będą dwa beboki. Ja pierdolę. Naprawdę nie da rady tego odskoczyć? Naprawdę mi nie dacie? Mój Boże. Będzie, wiesz co, po tym wszystkim jaki parkour? Nie, pamiętasz nie. W Trójce wiertło w Londynie, w Aldwychu? No pamiętam. Wiertło? No ten taki... No wiertło takie w dół. No, aha, no dobra, no wiem. No, no. No to właśnie to ma... Aha, tak, tutaj. Coś, dobra, wiem. Boże, ale zapisałem. Zara mnie tu potarga coś. Czemu tak zapisałem? No to jak ja mam to zrobić? To już jest źle. No czemu nie zaskakujesz? Bo... No czemu mi to robicie? Uh-huh. Nie dam rady, Desełko, nie dam rady. Musisz, bo ja już nie mam save'a. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Serio. A tu? Nie wiem, jak mam to zrobić też. Chyba mam za mało HP po prostu. Oczywiście to jest już do oglądania fatalne. Nie, no nie da się tego zrobić. Muszę się zastanowić, jak to zrobić. Może tu jest jakaś do złapania się, bo ja nie wiem. No nie. Nie rozumiem tego. Czy wy tu coś widzicie? Że tutaj sobie poradzę. Nie poradzę no sobie. Tam jest... trzeba przeskoczyć. Poczekasz na mnie? Bo ja tak. Jestem przy skokach, to jest bez sensu. Przy czym? No ja dopiero tu się męczę, tutaj te skoki. Nie, nie, jeszcze nie. No nie dam rady przez te lawy przejść. To jest kurde tak trudne, że... Cały czas tu ginę, to już jest nudne, że tutaj to skasować, bo to... się tutaj umęczyć idzie. Ja pierd... Nie skacz jeszcze. Dlaczego mi to skaczesz? Teraz robię cięcie, tylko ja po prostu jestem w jednym miejscu cały czas, wiesz? Ja też. Cały czas w jednym miejscu. Cały czas jestem przy tych lawach i nie mogę tego przeskoczyć, jak Bogackiego. Czemu się nie chciałeś złapać? Ale jak ja mam to zrobić? No powiedzcie. Jak mam to zrobić? Chyba, że tak. Dlaczego on nie chce się złapać łapkami? No to przecież to się nie da przejść. To się wtedy nie da przejść. No, bez sensu. Trzymajcie mnie, bo mnie zaraz coś potarga. Co, gdzie ty jesteś? Już kończysz to? Nie. Ginę cały czas. Ja was przepraszam za ten odcinek. Ale się po prostu nie da.
Znowu to samo. Ja ci powiem, wiem, że nie ja. Potrafię sobie poradzić. No tutaj akurat zrobiłem troszkę cięcia, jeżeli chodzi o te moje skoki tu, bo to było nie do zniesienia. Ja tak uważam. I teraz ty mówisz, że to jest ten wirnik taki. Ja jestem przy tym wirniku. Tak, no ja go cały czas robię. Tylko tyle chciałam w ogóle powiedzieć, nie? Ja go dlatego ja nie robię cięcia, bo ja cały czas go robię. Tak, tak, tylko ja bym chciał mniej więcej. Masz jakiś pomysł na to w ogóle? Co zaskakujesz? No jestem już prawie na samym dole. Cudnie, no to przecież już wiesz co, gdzie, jak. Na pewno. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Ja nie wiem. Co, zjeżdżasz na przykład, nie wiem, przodem, tak? Skaczesz coś do W ogóle to tak, początek jest taki, że musisz sobie zjechać przy samej prawej krawędzi. Prawej. Prawej krawędzi i od razu przeskoczyć na drugą stronę i tam się zacząć opuszczać łapkami. Rozumiem. I naprzeciwko będziesz miał taką pochylnię, nie wiem, czy ty ją widzisz, czy nie. Widzę. No i reszta tak, jak widzisz. Czyli do dupy. Rozumiem. Ja dalej ginę na samym dole, chciałam tylko to powiedzieć, cały czas. A tu na dole. Ja bym tak chociaż miał możliwość na tym, jak zejdę tutaj, o. Jezus, tu. Jestem w końcu na safe spocie. No. Ale tam jest dalej parkour, tylko tyle chciałam powiedzieć. Jak to zrobić, żeby tak mniej więcej chociaż powiem, że kto zrobić? Nie wiem. Może tak. Ale czemu? Aha, to jest takie głupie. Spoko. Nie tak, nie tak, nie tak, moi drodzy. Nie, tak na pewno nie zwojuje świata. Jak ja to zrobię? Nie ma to jak się umęczyć z jednego do drugiego. Wiesz, a tu jest dalej, w ogóle po wiertle jest dalej skakane, chciałam tylko tyle powiedzieć. To jest najlepsze, że jest dalej skakane. O Boże. Po tym wiertle ona mówi, że jest dalej. No przecież tutaj zaraz co mnie potarnie. Aha, ale to jest... Nie wiem, jak mam jeszcze to zrobić. Muszę pomyśleć. Jak to zrobić, żeby... Na którym jesteś etapie? Na pierwszym. Nie, no poważnie się pytam. No tak, no jestem na pierwszym, no co ja mogę poradzić? Ja nie wiem. No, ale na pierwszym to znaczy co? Próbuję zjechać, ale no nic mi to nie wychodzi, no. No tu się nie chce złapać. Jeszcze jakby się tu złapał, to by... Ale z łapaniem ja nic nie robiłam. Więc nie? Powiedz mi, poczekaj, łapałam się, ale moment. Skakujesz naprzeciwko, jak zjeżdżasz, tak? Tak? No tak. No i opuszczasz się raz łapkami w dół, tak? Tak, i idę właśnie, jestem tutaj na tej krawędzi. I idziesz maksymalnie łapkami. Na lewo, tak? Tak, i co później? I teraz jak spadasz na kładkę, to musisz być maksymalnie po lewej stronie. Tak. I dosłownie przez pół setnej sekundy obrócić troszeńkę go w prawo. Tak, żeby tak. Pod ukosem skoczyć na pochylni i złapać się jej łapkami. Tak, tak. No to mam to. Czyli musi być takie, te takie, jakby to powiedzieć, ten obrót taki, leciutki. Żeby on mógł się złapać łapkami, nie? Bez tego ani rusz. Myślałem. Tak, bo jak nie obrócisz właśnie troszeńkę, to dupa. Ja pierdzielę, kto to wymyślił, ale jajo. A potem co tam, jak niżej z tej kładki? Nic, niżej? Nawet nie pytam. Aha, nie, ja jestem jeszcze tu, mówię tu jeszcze, co ja mam tu zrobić. A, no to Też znowu chyba coś takiego podobnego, nie? Też takim obrotem. Będzie też tam takie jedno, też, żeby też trzeba będzie go przekręcić, ja już stąd wychodzę, mam w końcu drabinkę. Dobra. No tak, tylko, że on się nie łapie żadnej drabinki, no łapie się. Jezus, Marian. Aha, tu są takie kładki. Masz na samym dole kładki? Tak, już jestem na samym dole. No to tak, maksymalnie do prawej strony.
Tak. Prawej strony. Tak, i teraz zapisz sobie. I jak się opuścisz, to od razu bez rozbiegu do przodu na kładkę i lecisz po prostu. Lecisz z rozbiegu po wszystkich kładkach. Ja już myślałam, że wchodząc po drabince będę mieć koniec parkura, ale widzę, że jednak nie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ten custom wybierał Grzesiu. A tam było very challenging? Tak. No okay. Tak było. No dobrze. Challenging czy very challenging? Very. Very, very. Very, very. Mhm. Jezus. Dobrze. Co tutaj dalej robić, te kładki, ja pierdzie. No, no właśnie, to przeszłam. Jestem na razie na safe spocie. Ty przeszłaś no, to już, tak? Tak, przeszłam no. I właśnie przeszłam po tej drabince i się cieszyłam, że to już koniec, ale jednak nie. Jednak nie sobie wyobraź. Mańcy pełną parą. To chyba trzeba by było, Jezus. Mocno. Dobra, mam następną drabinkę. Ja już po prostu chcę dojść do jakiegoś takiego miejsca, gdzie już nie będzie żadnego parkura. Może jakbym tak zrobił boczkiem. Chyba jestem w końcu w takim miejscu, mam nadzieję. Ja pierdziele. No, to jak coś, to ja sobie tu zrobię zaraz tylko przycisk jakiś i zrobię sobie cięcia. Jo. Zrób sobie cięcie. Zrób sobie cięcie, bo... Tak. Nie ma tak, co. Tak, jestem w bezpiecznym miejscu, jest fajna muzyczka, także będzie cięciwa. A zresztą, czy ja muszę tu? Czy ja muszę tu? Minę jak stonka, po zabiorę prostu. Sobie jeszcze tylko, wiesz co, zanim zrobię cięcie, jeszcze tylko zabiorę sobie... Zabierz. Proszę, żeby to był sekret. Nie wiem, czy to był sekret, chyba nie słyszałam żadnej muzyki. Nie wiem, ja jestem jakimś kałmukiem tutaj, jeżeli chodzi o sekrety w takim razie. To jest kurwa mistrzostwo. Tu, tutaj ginę normalnie. Wiesz co? Egypt and Beyond to. Tu jest challenging. Tu się kurwa gra. A nie tam jakieś. A jakieś Egipty, nie? Egipty, proszę cię, patrz. Dobra. Jezus, zanim ja Curtis się po prostu usatułowi, tak Frodo, po prostu dobrą pozycję, to normalnie spada tu. Pierdziele, co normalnie ja robię. W wodzie były znajdźki. Niestety, i to jest taka też szparka wąska w tej... I niestety to nie jest sekret, no. Także my jesteśmy jakieś liche libiody, jeżeli chodzi o te sekrety tutaj. No, to lungi ulęgłowe. Głowę libiody. A jeszcze jakbym chciał wypłynąć, Curtis, to by było cudnie. W czwórce by to nie przeszło w ogóle, by były nerwy. Jakieś takie mam wrażenie, że mało teraz muzyki słyszę. Miałam taką muzyczkę ładną. A to ona mi się niestety skończyła. No. Przez kogoś niechcący. No, ale powiem ci, że ja to przeszedłem, to jestem... No jesteś... No... Powiem podziwu. Grzesiek, nie denerwuj mnie. Masz certyfikat? No właśnie, no. Tu powinien być certyfikat. No. U Curtisa. Jesteś certyfikowany IMBA, pro player. Ej, bez sensu, jeszcze raz będę musiała się wspinać, bo wzięłam znajdźki na takiej skale, no ale to trzeba wejść jeszcze raz niestety. No widzę tą skalę, aha. Bez sensu, i w ogóle bez sensu. No ale wiesz, fajne znajdźki, więc... No fajne, to fajne. Fajne, fajne. Skaczę po prostu, już sejwuję przy każdym głupim, prostym, prozaicznym skoku, naprawdę. No bo ileż można powtarzać? Ileż można powtarzać jedną i tą samą sekwencję. Myślę, że bardziej irytujące byłoby byłyby powtarzanki, aniżeli te sejwy co chwila.
Mam tutaj czas odmierzony, ale ja wiem, że my to. Znaczy ja, ty masz przycięte, ja będę przycinał tam przy tych. Bo to przecież masakra po oglądaniu, więc myślę, że jeszcze troszeczkę możemy pograć. Ja tylko proszę, żeby na razie już żadnego parkoura nie było. Mogliby bo ja chcę Grzesia namówić na jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Odpuścić już nam troszkę mogliby. Tu coś jest? Nie. Czyli też po manki idziesz? Idę po manki. No już przeskoczyłam sobie na drugą stronę. Już jestem ciekawa. O, jakieś zjazdy. Dobra, no zapisz. Nie wiem, czy czasem to nie będzie jakaś walka z tym kolesiem zmutowanym przez na Sofię. Moje nadlecie będzie. Wiesz co? Nie? Nie. Wróciliśmy. Tu do tych gości, gdzie się ta bramka otworzyła, my jesteśmy. Wiesz co, bo chodzi o to, że my mamy jeszcze jakiś klucz, tak? Czy nie? Zielony? Czy nie? Czy nie mamy? Czy ja wymyślam? Nie, coś tam mamy. Nie mogę tam wyskoczyć. Jesteś? Czemu się cieszysz? Dostałam głupawki! A głupawkę masz? A czemu? Czemu ma głupawkę, słuchajcie? Przepraszam was! Mój Boże! Czemu? Zobaczysz. Ja mam ty masz głupawkę, ja mam głupawkę. Ja mam głupawkę. Mamy my. Co teraz robimy? No, zginęłam. Po raz kolejny. Ale nie idziemy tam do tych gości. Gdzie my idziemy? No. Aha. Jezus, nie mogę się powstrzymać. Mam taką padakę śmiechu. Ej, ale zginąłem, wiesz? Bo nie jesteś fajną koleżanką. Nie powiedziałaś mi nic. Policja, bo ty przycięło mnie, a ty nie słyszałeś. Wszystko tu spada, głazy spadają. O Boże, dawno nie miałam, dawno się tak nie uśmiałam. O Boże, a wiesz co, jak za tą kulą jest coś? Ja idę zobaczyć. Byłaś? Jeszcze nie. A bo ty w ogóle nawet nie przeszłaś tej kuli? Nie, to przeszłam. No ale powiedz, może jest za kulą coś? No nie byłam. Właśnie jakaś czaszka, chociaż jedna w tym. Dobra, wrócę się tam. Ale da się wrócić? Tak, próbuję tutaj się przedrzeć przez te głazy. Ej, to mi cofa. Głupawkę. To masakra. Wiesz co? Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale ja tam widzę, że jest jeszcze jedna. A teraz z powrotem nie mogę przejść, wiesz? Mogłoby to spaść. No właśnie, coś nie mogę tej ostatniej kuli... Jezu, tam kula czeka na nas. No wiem, i właśnie nie mogę jej jakoś, wiesz co, nie mogę jej namówić. Babów, jo. Ej. Ej, koleżanko. Dobra, zleciała. Ty, no ale naprawdę trzeba tak daleko? No daleko właśnie. No ale nie przesadzajcie nie już. Nie mogłam jej namówić. Jezu, no ja ją namówiłem, ale... Dobra, to teraz tutaj, gdzie ta kula była, jest granatnik. Czy granat? Nie jest sekret? Tak, to jest sekret. Chamy. No. Chociaż jedno. Mój Boże. Ale dawno mnie coś tak nie rozśmieszyło. Nie wiem. Słuchaj, jest wagonik. To jest dobry moment, żeby zakończyć. Weźmy sobie te naboje tu. Tak, dokładnie, bo jest wagonik znowu. Ja jeszcze się zastanawiam, czy będzie drugi odcinek. Nie zastanawiaj się, gramy. Więc do zobaczenia w następnych, nie wiem, następnych latach. Znajdzie nas ochota na ten custom, tak? Tak, jesteś tak. No, pa. Jestem. Pierdziele. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sarah. And if you want you can watch the entire playlist from the series here. See you around.